Powiedzmy sobie szczerze, zapytam Cię, przeczytałeś Chłopów? Tak, bo to była szkolna lektura. Była szkolna lektura, ale to nie znaczy, że ją przeczytałeś. Pani Soniu, wyjątkowy film, bo animacje malarskie, bardzo długo też trwała praca nad tym filmem ze względu na przerwniki takie w postaci wojny i pandemii. Jak Pani wspomina pracę na planie? Wiesz co, no ona była naprawdę cudowna, ponieważ i produkcja, i reżyserka, i cała obsada, i wszyscy naprawdę byli taką bardzo mocną, zgraną rodziną. I ten moment, kiedy nam zabrano możliwość pracy, czyli COVID, wytrącił nas niesamowicie i tęskniliśmy za sobą potwornie, przepotwornie, ale potem wróciliśmy, dokończyliśmy to dzieło, a potem, wiesz, no my dokończyliśmy, czyli aktorzy, a potem się zaczął bardzo długi, żmudny proces, który został przerwany wojną na Ukrainie, ponieważ większość naszych malarzy jest z Ukrainy, więc było to totalnie karkołomne, ale ostatecznie, tak na koniec dnia, mamy dzisiaj premierę. Jesteśmy przeszczęśliwi, że ten obraz trafia do kin, no bo w tym kontekście tego filmu absolutnie już można użyć bez kozery słowa obraz. Czy to będzie pierwszy raz, kiedy Pani zobaczy ten film, czy w Gdyni już miała? Nie, widziałam już w Gdyni, wiesz, widziałam go już w Gdyni, to jest przepiękny film, naprawdę, tak pięknie się toczy ta historia i te, powiedzmy sobie szczerze, zapytam Cię, przeczytałeś Chłopów? Tak, bo to była szkolna lektura. Była szkolna lektura, ale to nie znaczy, że ją przeczytałeś. Przeczytana i nawet z gwiazdką i to Pan jest tym świeżo maturzystą sprzed 2 lat i ona była właśnie, pisałem maturę, więc... Okej, okay, no to super, tak. To gratuluję Ci bardzo, ponieważ ja Chłopów nie przeczytałam, więc akurat ten film wydobywa wszystko to, co najpiękniejsze z tej książki. Tę namiętność, tę historię, miłość, decyzję, w którym kierunku pójść w życiu. Czy iść za polityką i za mamoną, czy jednak dobierać swoje wybory pod kątem tego, co dyktuje Ci intuicja i serce. Ten film jest naprawdę przepiękny. Ten film jest chyba też wielowymiarowy i w każdy znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza Jagna, główna bohaterka, to jest siła kobiet. Dzisiaj tak dużo się o niej mówi i mi się wydaje, że chyba każda kobieta gdzieś znajdzie coś dla siebie w tej Jagnie. Wiesz, to jest kompletnie inne odczytanie tej Jagny niż to, co mamy w głowie z serialu, który jest jednak gdzieś tam już wmontowany w nasze DNA polskie. To, co zrobiła Kamila z reżyserką, z Dorotą, jest kompletnie innym odczytaniem. To nie jest Jagna, która potrzebuje silnych mięśni, żeby przenieść, nie wiem, 10 wiader z wodą w jednym momencie, po to, żeby się postawić przeciwko patriarchatowi. Ona może być krucha, może być miękka, może być artystyczna, a jej siłą jest jej konsekwencja i wybór. I myślę, że tak zmieniła się Jagna z tamtych czasów do tych. Na koniec zapytam, bo poruszyliśmy ten temat lektur szkolnych. Jaka była Pani ulubiona lektura? Ojejkuś. Chyba zaskoczę Cię, Pan Tadeusz. Dlaczego? Wiesz co, ja już chciałam wtedy zdawać do szkoły teatralnej, więc uczyłam się tego, ja uczyło się tego bardzo łatwo z powodu tego 13-zgłoskowca, więc uczyłam się, już skończyłam się inwokacja, a poszłam przez całą pierwszą księgę. Dobrze. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Rozmawiałeś. Wszystkiego dobrego i powodzenia w Hollywood.